Księdza profesora Karola Wojtyłę spotkałem w roku 1957 jako naszego profesora na pierwszym roku studiów teologicznych. Był wykładowcą przedmiotu, który się nazywał Wstęp do filozofii. Oczywiście myśmy byli studentami, natomiast on był naszym profesorem, który próbował nas uczyć filozoficznego myślenia. Zajęcia wyglądały w ten sposób, że czytaliśmy dwie publikacje. Jedna to była Dlaczego jestem katolikiem Antoniego Gołubiewa i ktoś z kolegów czytał i wyjaśniał po prostu swoimi słowami to potem miało powiedzieć. I oczywiście całą dyskusją, oni się mieli włączyć w dyskusję, całą dyskusją kierował profesor Wojtyła. No, trzeba tu dodać, że jeżeli chodzi o te pierwsze miesiące, to jednak praca naszych umysłów była nie na tym samym poziomie. To znaczy młodzi ludzie po ówczesnych maturach nie mieli jakiegoś przygotowania filozoficznego, więc profesor Wojtyła uczył nas tego myślenia filozoficznego. Wykłady były prowadzone dość trudno, ale bardzo przejrzyście i w sposób taki, że już myśmy to, co do nas mówił na roku trzecim, to żeśmy to rozumieli, dlatego że po prostu no, jednak ta mentalność był pierwszy rok, drugi rok i trzeci, to znaczy już wtedy były i do dnia dzisiejszego ja niektóre wykłady mógłbym powtórzyć. Czyli taki ksiądz dobrze zapamiętał, czy takie ma dobre notatki? To znaczy, po prostu one dotyczyły bardzo istotnych spraw dotyczących, bo to były pryncypia teologii moralnej, to znaczy nauka, teologia moralna, to jest jeden z podstawowych przedmiotów w czasie wykładów teologicznych, na studiach teologicznych, a to były pryncypia, czyli podstawowe zasady, które jeszcze były po prostu ważniejsze. To znaczy mówił przejrzyście, mówił jasno i poza tym człowiek miał młodszą głowę, no to też ona była lepsza niż dziś. Egzamin był taki, jak to się mówiło, że jak ktoś się nauczył, to zdał. No jak się nie nauczył, to nie zdał, ale ponieważ jednak już wtedy na trzecim roku, jak byliśmy, to Karol Wojtyła był już biskupem pomocniczym, bo został w 1958 roku. W związku z tym raczej studenci się przygotowywali. Także, owszem, padli niektórzy, ale bardzo nieliczni. Studenci go bardzo szanowali. Z jednej strony za wiedzę, bo rzeczywiście wiedzę miał olbrzymią, a z drugiej strony za pobożność. Powiedzmy, w każdy, jeżeli chodzi o w Wielkim Poście, to prawdopodobnie codziennie odprawiał drogę krzyżową, bo jak była przerwa 15-minutowa, byśmy mieli wykłady na parterze, była taka duża sala rekreacyjna, a na drugim piętrze tego samego budynku były stacje drogi krzyżowej, więc wtedy on na tej przerwie 15-minutowej szedł i tam wtedy odprawiał drogę krzyżową. Oczywiście w Wielkim Poście, bo te zajęcia były w środę, jak pamiętam. Więc w środę, nie akurat nie był to piątek, ale była środa i on wtedy odprawiał drogę krzyżową. Ukazywały się niektóre jego artykuły w Tygodniku Powszechnym i była taka książka Miłość i odpowiedzialność. To była właśnie jego jedna z pierwszych takich publikacji książkowych, która była wydana przez Znak i to ona była dla nas dostępna i byśmy to czytali. Ja myślę, że on był zarówno filozofem, jak i teologiem, bo jednak tam było to podejście filozoficzne. Na przykład te pryncypia teologii moralnej, to one w dużej mierze były właśnie oparte o filozofię, to znaczy o zasady prawa natury, które nie są, niekoniecznie muszą być tkwić w teologii, bo mogą również być w filozofii. Tak samo etyka społeczna, to powiedzmy, to
też tam było, widać było filozofia człowieka, powiedzmy. No, na przykład też pamiętam drugą sprawę, to jest jego wykład na temat kary śmierci. Więc mówił, że kara śmierci jest dopuszczalna wówczas, jeśli dana osoba jest tak groźna dla społeczeństwa i szkodliwa, że społeczeństwo inaczej nie może się od tej osoby obronić, to wtedy jest uzasadniony wyrok kary śmierci i jego wykonanie. Oczywiście do tej ta sprawa wróciła, może taka ciekawostka, wiele lat później, jak się ukazał katechizm Kościoła katolickiego i tam niektórzy mówili, że po prostu została, jeżeli chodzi o karę śmierci, to po prostu jest ona w każdym przypadku zakazana. Ja przy stole papieskim zapytałem Ojca Świętego, czy co na to, co nam kiedyś mówił przed laty. A mówi, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, tylko że po prostu papież to tłumaczył w ten sposób, że dzisiaj społeczeństwo jest na tyle zorganizowane i mocne, że po prostu takiego człowieka potrafi, jak się to mówi, inaczej unieszkodliwić, a niekoniecznie musi się go uśmiercić. I to po prostu, te okoliczności się zmieniły, ale zasada została taka sama. Jeżeli dana osoba jest dla społeczeństwa groźna, niszczy społeczeństwo, oczywiście w sensie, no powiedzmy, to jest jak zabójca, to jeżeli by społeczeństwo nie miało innego sposobu, żeby się takiej osoby pozbyć, żeby ją, powiedzmy, zneutralizować, no to wtedy ma prawo wydać na nią wyrok śmierci i ten wyrok śmierci wykonać. Oczywiście, jak papież to tłumaczył, w aktualnej sytuacji społecznej właściwie są inne sposoby, czyli nie trzeba tego ostatecznego środka zastosować, ale zasada, powiedział, zostaje ta sama. Święty udzielił nam właśnie arcybiskup, jeszcze wtedy nie arcybiskup, biskup Wojtyła. Myśmy, nas było dość dużo, święconych 35. Dzień był taki trochę ponury, chociaż czerwcowy, bo to był czerwiec. No i co jeszcze by mogło? Oczywiście to było zgodnie z ówczesnym rytem święceń, więc też leżeliśmy krzyżem przed głównym ołtarzem na Wawelu, nie, w prezbiterium. No, kazanie, homilię to miał właśnie Wojtyła. No i potem już razem koncelebrowaliśmy, bo wtedy jeszcze nie było koncelebry, bo to był 63 rok, to był akurat trwał Sobór Watykański II, więc bo święcenia były w pierwszej części mszy świętej, od ofiarowania żeśmy koncelebrowali, bo taka była wtedy w liturgii, to była taka, powiedziałbym, namiastka koncelebry. Że już nowo wyświęceni z ordynatorem, czyli biskupem święcącym, wspólnie mszę świętą odprawiali. A czy z tego kazania coś ksiądz zapamiętał? Jakiegoś cytatu bym nie potrafił powtórzyć, ale ogólnie to było, że po prostu to było, dość dużo było takich elementów, oczywiście zadania, jakie nas czekają i pewne przestrogi. Że nie idziemy do takiego świata, któregośmy sobie nieraz może wymarzyli w seminarium. Że powiedzmy kleryk sobie ma jakiś obraz swojej pracy, że to tak idealnie nie będzie. Ważne było to,
że kardynał wysłuchał i czasem w pewnych sprawach, no bo to były pewne rzeczy specjalistyczne, no to mówił, do kogo by się ewentualnie doradzić. Bo on miał różnych ludzi takich, do których można się było potem zwrócić o rozwiązanie takiej czy innej sprawy prawnej, no bo tu trzeba było, powiedzmy, no, działalność takiego urzędnika jak notariusz kurialny, bo to nie jest tak notariusz, co się zajmuje, notariusz kurialny, to zajmuje się sporządzaniem dokumentów kościelnych. Po prostu on je przygotowuje, które potem podpisuje albo wikariusz generalny, albo sam arcybiskup, no to one muszą być przygotowane profesjonalnie, bo żeby było działanie ważne, jeżeli chodzi o forum kościelne, a poza tym były pewne, no na przykład kwestia zawierania małżeństw, różnych takich przypadków, no to po prostu no, trzeba było te rzeczy zrobić profesjonalnie, żeby małżeństwo było zawarte ważnie. Poza tym było bardzo dużo spraw nieraz no, skomplikowanych, które oczywiście, to tylko mówię tak dla przykładu, powiedzmy ci, co zawierali małżeństwa, ludzie ze wschodu, co mieszkali na dawnych, na terenach wschodnich polskich, no to potem oni chcą zawrzeć małżeństwo, tam oni nie mieli żadnych dokumentów. No to trzeba było, powiedzmy, żeby to odpowiednio przygotować i czasem też trzeba było o takiej sprawie porozmawiać z kardynałem. A ogromna praca soboru to są w tom, to jest chyba ponad 40 takich grubych tomów, to są tak zwane akta synodalia. Tam właśnie są te wypowiedzi, zarówno na sali tej obrad, jak i zwłaszcza pisemne. I tam właśnie, gdyby się przypatrzeć po kolei, jak się te dokumenty tworzyły, to tam również są te wypowiedzi kardynała Karola Wojtyły. To jest, więc w jakiś taki ślad to, co było ostatecznie, znalazło się w dokumentach, to jest w dokumencie o apostolstwie świeckich, że pierwotna wersja, i tu jest właśnie to, bo pan pyta, co z Wojtyła takiego charakterystyczne, to jeden ten przykład tutaj podam, mianowicie chodziło o apostolstwo świeckich, to pierwsze te dokumenty, które na ten temat były, podkreślały i właściwie apostolstwo świeckich ograniczały do organizacji stowarzyszeń tego apostolstwa, że apostolstwo to jest praca w stowarzyszeniach. I wiadomo, że wtedy w Polsce stowarzyszenia, wszystkie stowarzyszenia apostolstwa świeckich, choćby Akcja Katolicka, wszystko to zostało przekreślone, zburzone przez reżim komunistyczny. I Wojtyła na co zwrócił uwagę? Zwrócił uwagę, że apostolstwo świeckich to nie jest przede wszystkim praca w organizacji, bo takich w Polsce nie było, ale to jest przede wszystkim świadectwo. Świadectwo i w tej sytuacji możliwe jest apostolstwo świeckich nawet tam, gdzie nie ma żadnych organizacji. I proszę przeczytać Apostolicum Actuositatem, że tam jest, jako na pierwszym miejscu jest postawione, jeżeli chodzi o apostolstwo świeckich, to jest tak zwane apostolstwo indywidualne, czyli każdy świecki ma możliwość apostolstwa i jest do niego zobowiązany. I to właśnie jest duża zasługa tego, można powiedzieć, całkowitego przetasowania wizji apostolstwa świeckich, które jest właśnie w dokumencie tym ostatecznym Apostolicum Actuositatem. Ani się w kontaktach nie zmienił, no z tym, że po prostu przy takich spotkaniach, no to nas było więcej, to było, powiedzmy, ta grupa krakowska wtedy, co było to spotkanie z Ojcem Świętym, no to tam ważniejsi byli, przecież byli biskupi i tak dalej, a myśmy sobie tam tacy razem z innymi także kolegami, między innymi powiedzmy ksiądz Bielański, bo on też tam wtedy przy tym był.
Tam wtedy my za dużo już dopogadać, bo to się samo przecież rozumie, nie mogli. Trzeba było już raczej więcej słuchać. Chociaż miał taki sposób bycia przy stole papieskim, to Jan Paweł II miał taki sposób bycia, że z każdym, powiedzmy, no to taki obiad, no trwał z półtorej godziny, nie? O ludzi było powiedzmy 9, 10 czy 12, no najwyżej to było 14, bo tyle tam tych miejsc było. No to zawsze po prostu z każdym jakieś słowo zamienił. On sam rozpoczynał, żeby po prostu, nawiązując oczywiście do tego, bo przecież on nas wszystkich bardzo dobrze znał. To, co powiedziałem, że tośmy się ucieszyli, bo że papież mnie w tłumie rozróżni, wie jak się nawet nazywam. Czyli przy takim obiedzie zawsze można było samemu też nie tyle usłyszeć coś, ale też coś od siebie przekazać. Można było od siebie przekazać, owszem. Bo papież, jak mówię, nadal miał ten zwyczaj, że słuchał. Bardzo dużo słuchał. On za dużo nie mówił wtedy tego. Owszem, na pewne tematy się tam wypowiadał, ale przeważnie słuchał. Potem można było widzieć to cierpienie, bo on jednak cierpiał. On jego, powiedzmy, no, po tym, co miał przecież tutaj tą operację, nie, na biodro, to go to bolało. Po prostu zwyczajnie go bolało. Ja się nawet pytałem, czy to boli, to mówi tak, że jak siedzi, to nie, ale jak wstaje, zmienia pozycję, to go boli. No więc to widać było, że to cierpienie na nim jakoś tak oddziaływało, że był, no oczywiście on nie był jakiś smutny, taki ponury, ale to można było zauważyć. A wraz z latami, no to ja myślę, że po prostu Ojciec Święty Jan Paweł II, że on się bardzo nawet jako papież rozwijał, że tak powiedzmy na te sprawy, bo to się czasem omawiało, te sprawy powiedzmy dotyczące Kościoła, czy Kościoła w Polsce, że on jednak jest w tych sprawach doskonale zorientowany. Co się dzieje powiedzmy w różnych częściach świata, że jednak te podróże jakie, bo przecież wiadomo, że jeździł po świecie, poza tym do niego też różni przyjeżdżali, że to jego znajomość Kościoła, powiedzmy tych różnych problemów, że one jakoś się bardzo rozwijały i wzrastały. Czy mówił, że uczelnie są odpowiedzialne za duchowy wymiar narodu, za odpowiedzialne są za kulturę, i apelował o to, aby ludzie nauki byli ludźmi sumienia. To było to przemówienie to było bardzo, bardzo ważne. Ja muszę je kiedyś wziąć sobie i przeczytać, bo to tam bardzo takie były bardzo ważne myśli. To znaczy, jaka jest rola, można by to powiedzieć, uczelni dla narodu. Głównie tu chodziło o, że naród potrzebuje uczelni i uczelnie są do tego, wobec tego narodu do czegoś zobowiązane. A właśnie odpowiadają za jego duchowy profil, no i za stronę intelektualną danego narodu. Oczywiście była tam też mowa, to była odpowiedź, bo się tam skarżyli ci rektorzy, że po prostu nauki właściwie nie docenia się nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych, tylko się chce naukę zepchnąć jako w służbie gospodarki. To, co zresztą dziś bardzo mocno się akcentuje, ale właśnie papież to podkreślał, że tego nie można wykluczyć, ale jednak nauka to jest nie tylko służba sprawom gospodarczym, że to jest coś dużo więcej i właśnie ta rola dla duchowego rozwoju narodu, tak by to można było określić. Rola uczelni, rola nauki dla duchowego rozwoju narodu. No i oczywiście też wrócił do tego tematu relacji między profesorem a studentem, mistrz, uczeń.
Ta indywidualne traktowanie, nie jakieś, jakieś zbiorowości tylko. Że nie może profesor patrzeć na studentów tylko na jakąś zbiorowość, ale musi ich indywidualnie traktować. I czy te słowa zostały przyjęte jakoś przychylnie? Ja myślę, że z dużym entuzjazmem nawet, że po prostu to, co się potem słyszało w wypowiedziach, jakśmy wracali, że jednak Ojciec Święty uderzył w sedno rzeczy, że właśnie o to im chodziło. Bo to niektórzy mówili, że poszli do papieża po pieniądze. To nie było tak. O tym nie było mowy, że nam brakuje pieniędzy, chociaż ich brakowało, ale o tym, że po prostu w nowej, bo to już nowa ta sytuacja po 89 roku, nie? Że w tej nowej sytuacji jakoś nauka jest postrzegana w sposób komercjalny, utylitarystyczny, a to do końca nie jest słuszne. I że usłyszeli, tak mówi, to co powinni byli usłyszeć. Ja myślę, że to się tak, bo w prasie potem było w Polsce na ten temat. Były notatki z tego spotkania, były nawet zdjęcia się pokazały, bo to, proszę pamiętać, to nawet spektakularnie tak wyglądało, jak tam u tej bramy, bo to wchodzili bramą spiżową tutaj od placu, tak, to była ta choinka, bo to była jeszcze choinka, szopka i tutaj taki szpaler, no nie taki szpaler, taki tłum ludzi, przeważnie, bo to było większość mężczyzn, nie? Tam jakaś pani też była, ze dwie czy trzy panie były, idą właśnie takim poważnym krokiem i że to byli uczeni polscy, rektorzy po prostu idą do papieża. To było coś takiego, taki ewenement, bo w innym przypadku nie było, żeby z innych krajów przyjechali nawet rektorzy włoscy, żeby przyszli do papieża w takiej sprawie. Oczywiście tam spotkania były z uczonymi i w Watykanie i tak dalej, ale nie, że cały, że z różnymi grupami, ale nie, że powiedzmy właściwie to nie trudno nazwać, że to była delegacja. To była właściwie in gremio, rektorzy akademickich szkół. Tam ich kilku tam nie było podobno, ale zdecydowanie gdzieś w 80%, wtedy chyba tyle było, 96 rok tych szkół akademickich, to było ponad 60 ludzi.